Witam serdecznie, drogie byczki, na czytaniu tygodniowym. Zobaczmy, co też energie przynoszą dla Was na ten tydzień. Coś mi się... Karta mi się przesunęła. Teraz zobaczymy, co dla Was... Na dworzu żar z nieba. Chciałam zrobić Wam horoskopy na dworzu, bo przyjemnie bez troszeczkę wiaterku, ale mam bardzo duże obciążenie przy tym swoim parasolu, a znowu jedyny cień mam pod drzewami, pod sosnami, a tam są kleszcze i przy ognisku, a tam są duże mrówy, a że daję im tam mieszkać, no to po prostu się wyniosłam, tak? Posiedzimy dzisiaj w domciu, następnym razem. Dobrze, może następnym razem. Dobrze, co dla naszych byczków na ten tydzień? Byczek ma postanowienia. Byczek czaruje, byczek dokonuje, byczek czegoś dokonuje w swoim życiu, chce dokonać jakiś i powiem tak, aż gna byka do tego, żeby z czymś skończyć, albo coś zakończyć, albo przestać nie widzieć, o tak bym powiedziała. Byki, macie problem z oczami, do lekarza, jeżeli chodzi o oczy, do lekarza, kochani. Ogólnie energię macie piękną, byk postanawia nie być samotny, byk się zmienia. Czyli tak, czy jesteście samotni, czy jesteście w związkach, to i tak czujecie się strasznie samotni. I to Wam tak jakby bardzo mocno doskwiera, bo tu się pokazuje, że Wy chcecie obudzić w sobie królową buław. Czyli tak naprawdę bardzo mocno, bo tak, tutaj widzę, byk stąpa bardzo twardo po ziemi, stąpa byczek, patrzy się żelazną ręką, wszystko trzyma, gdzieś tam przewiduje, patrzy, bardzo mocno się kontroluje. A tu się pokazuje, moi drodzy, że przestajecie tak jakby, ale i tak czegoś tak jakbyście kontroluje swoje życie, niby jest mi wygodnie, bo jest dobre podłoże, bo dom szczęśliwy, dom spokojny, ale czegoś w tym domu jest brak, tak? I teraz pytanie, jeżeli jesteście samotni, no to ewidentnie pokazuje się, że brak partnera. Jeżeli macie tego partnera, to po prostu brak komunikacji jakiejś, coś tam jest nie w porządku na tym polu, brakuje przy Was osoby, o tak bym powiedział, nawet jak ona jest, to i takiej przy Was brakuje, czujecie się bardzo, bardzo samotne, samotne, samotni, tak, ale powiem tak, energia tygodnia, dobre podłoże w pracy, rozmowy, bym powiedziała, rozmowy urzędowe z przełożonymi lub z urzędami, ale bardzo pozytywne dla Was, tak jakby na przestrzeni roku dadzą o sobie znać bardzo dobre perspektywy. To jest tak jakby, mało tego, pokazuje mi się, że tak jakby byk wytyka coś lub delikatnie mówi, potrafi zaczarować rzeczywistość i przedstawia coś przełożonemu w tym tygodniu, czego dana osoba nie zauważa, także powinno się to zmienić, czy to spróbować inaczej, bo tak jakby jest się w zamkniętym kole i trzeba to zmienić. I wydaje mi się, że uda Wam się, moi drodzy. Jeżeli chodzi o część byków, to pokazują mi się tu podróże. Podróże, czyli albo powroty do pracy, albo wyjazdy na urlop jeszcze, no to są różne, ale sporo byków, sporo podróżuje, a przynajmniej ma taką chęć, tak? Lub po prostu postanawia w tym tygodniu, że sobie popodróżuje, że sobie od czegoś odpocznie. Jeżeli chodzi o pracę, nie widzę tutaj nic złego, bardziej bym powiedziała, że tworzenie, ale macie wielką chęć tak naprawdę na... macie chęć na zmianę, tylko boicie się tej zmiany, bo to jest tak jakby byk został bardzo mocno zraniony wcześniej. I w szczególności mówię do tych byczków, którzy żyją w niezalegalizowanych, żyli w niezalegalizowanych związkach, czy mieli przygodę, ale przygodę, która się odbiła bardzo mocno, tak jakby do tej pory. I tu się pokazuje, że czekacie na miłość, ale w sercu jest lód, kochani. W sercu jest lód, w sercu jest kontrola. Czas to porzucić, dlatego że nie widzę tutaj ogólnie szans jako szans dla Was, ale jesteście magiem, czyli macie czystą drogę, możecie zrobić wszystko, bo tu jesteście w dobrym podłożu, tak? Czyli macie wszystkie atuty, macie mądrość życiową, jest bardzo dużo tutaj takich, macie trzy karty arkan dużych i mówiące o zmianach, czyli drogie byczki, czy Wam się to podoba, czy Wam się nie podoba, to i tak te zmiany do Was idą i one idą pod kątem miłości, bo tu się pokazuje, że jesteście, wszystko trzymacie pod kontrolą, nie dopuszczacie do swojego serduszka kogoś, kto chciałby być może do Was przyjść. Być może jest to ktoś słabszy troszeczkę od Was, być może jest to osoba na zewnątrz. Pokazuje mi się tutaj byk jako osoba bla, 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 uśmiechnięta, wesoła, czarująca, wręcz bym powiedziała ujmująca,
a w sercu po prostu błotko, błotko żałości, błotko przeżytych zdarzeń, błotko takie na zasadzie nic nie wyczyszczone, nic nie osuszone, tylko a miłość na was czeka, ona na was czeka już od dawien dawna, na was strasznie mocno czeka, a wy nie chcecie jej przyjąć, przeżywacie cały czas, przeżywacie od dawna i pewnie jeszcze długo wam się przyjdzie, chociaż nie sądzę, żeby długo, bo tu się pokazuje, że na przestrzeni roku, tak jakby jeżeli to nie wy zadziałacie, to los zadziała za was, że będą jakieś cięcia, bo ktoś przyjdzie do was z podróży, ktoś was pokocha, ktoś was przytuli, ktoś was ogrzeje tym słoneczkiem, drogie byki. I tutaj mogę powiedzieć, że tak jak się marzenia spełniają, to u was wydaje mi się, że po prostu ktoś do was przyjdzie, ktoś stanie na waszej drodze, normalnie tak jakby, no jak to się mówi, co dla kogo przeznaczone, to na drodze rozkroczone. I tutaj ma to przysłowie naprawdę bardzo mocne odzwierciedlenie dla was. Natomiast tak jakby, lub jeżeli jesteście w związkach, tak, bo tu się pokazują też związki, ale związki, które nie funkcjonują normalnie. Jesteśmy, żyjemy koło siebie, ale tak jakby nie patrzymy na to, co nas łączyło, łączy dobrego, tylko to, co nas dzieli. Więc tutaj wydaje mi się, że też zajdą jakieś zmiany, moi drodzy. Jeżeli chodzi o pracę, to tutaj nie widzę żadnego zagrożenia. Jeżeli chodzi o zdrówko, to bym powiedziała, że wasza psychika, wasze, tu jesteście troszeczkę też po części przygarbieni, tak więc wydaje mi się, że są to kości, kolana lub zakrzepica. Nie wiem czemu, ale aż mi się ciśnie, że zakrzepica, że problemy z krwią, z gęstością krwi lub może być odwrotnie, tak, rozrzedzenie, ale coś tutaj się, słuchajcie, zadziewa i zawroty głowy. Moi drodzy, powiem tak, w zdrówku nie jest najgorzej, mimo że to tak brzydko brzmi, ale bardziej bym powiedziała, że to jest leczenie niż chorowanie, niż zachorowanie i zwracamy uwagę na oczy. Energie macie piękne, bo macie, nie macie tak jakby, macie zielone światełko do pójścia do przodu, zielone światło do cięć, do roszad, do wszystkiego, co jest tylko możliwe, przepraszam, do wycięcia tego nieprawdziwego byczka, którego pokazujecie, do wycięcia tego, co jest w sercu, do osuszenia tego, co macie w serduszku i do pójścia po tą prawdziwą miłość, bo ta miłość na was czeka, moi drodzy. A tutaj mi się pokazuje, że wiele byków właśnie takie ma jakieś przesłanie, że tak jakby jest w czymś, co nie jest szczęśliwe, jest w czymś, co go nie kocha, nie, znaczy coś, gdzie brakuje tej miłości, tego uczucia. Macie wszystko prócz jednego pierwiastka, ale też macie zielone światło. Kochani, od was zależy, co zrobicie dalej. Energię tego ładnia macie przepiękne, więc nie powinno się nic złego dla was zadziać. Jeżeli już, to bym powiedziała, że jakieś skaleczenie i to wszystko. Nic poza tym, kochani. Pozdrawiam serdecznie. Do kolejnego czytania. Buziaczki, hejpa.